Dzisiejszy trening zakończyła rywalizacja 11 między Janem Grzesiciem a Kubą Wróblem. Kto wygrał? No to raczej Emis był. Strzeliśmy po 5 jedenastek. Chociaż no dobrze, Kuba chyba wygrał jedną jedenastką, ale to tak bardziej dla, powiedzmy, fanu było na rozluźnienie. Nie liczyliśmy dokładnie, kto ile zdobył bramek. Mimo dwóch treningów dzisiaj sprawialiście wrażenie, że nie macie ochoty schodzić z boiska. Nie, absolutnie. No już ta przerwa od boiska była na tyle długa, że każdy z nas chce wykorzystać ten czas. Zwłaszcza, że tutaj trener pozwala na to, żebyśmy zostali chwilę po treningu i każdy ma swobodę w robieniu tego, czego potrzebuje najbardziej w danym momencie. Może mi te jedenastki się aż tak nie przydadzą, ale akurat w tym momencie zrobiliśmy to z Kubą, więc wydaje mi się, że to jest bardzo też potrzebny czas dla zawodnika i każdy go wykorzystuje na ile może. Dzisiejsze zajęcia szczególne, bo po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy mieliście okazję potrenować całym zespołem. Fajnie było chyba zobaczyć wszystkie twarze naraz. Tak, całkiem inna praca, całkiem inna organizacja. No jeszcze wiadomo, brakuje tutaj usiąść razem w szatni, wyjść na ten trening wspólnie. No ale na pewno cieszy już to, że mogliśmy dzisiaj wyjść na boisko i razem w grupie poćwiczyć. To zawsze inna rywalizacja, każdy widzi każdego, więc to jest tylko i wyłącznie na plus. Jak przebiegały te dzisiejsze zajęcia? Co robiliście, nad czym pracowaliście? No dzisiaj był zespół podzielony na cztery formacje. Były dwie obronne i dwie ofensywne, można tak to ująć. No i graliśmy przede wszystkim na utrzymanie ze zmianą pozycji, z wieloma rotacjami. Przede wszystkim były to zajęcia też taktyczne, gdzie mieliśmy pokazać, czy tam trener chciał nam pokazać, jak wygląda jego pomysł na grę, który też będziemy stosowali w meczach ligowych, więc tutaj dziś dużo taktyki. Do startu ligi, do tego wznowienia 18 dni, to dużo czy mało, żeby przygotować się po prawie dwóch miesiącach siedzenia i trenowania w domu? I dużo, i mało. No, na pewno mniej niż tego siedzenia w domu było, aczkolwiek każdy z nas jakąś pracę wykonywał, indywidualną, więc czas 3 tygodnie, 4 tak naprawdę, jak zaczęliśmy już, powiedzmy, gdzieś tam funkcjonować. Wiadomo, ten tydzień poprzedni był bardziej w grupie 8-10-osobowej. Teraz już jest cały zespół, więc tak naprawdę to jest 3 tygodnie, gdzie możemy wspólnie pracować. Myślę, że to jest sporo. No, przerwa letnia czasem trwa około powiedzmy miesiąca. Wiadomo, teraz trochę inaczej to wygląda, bo nie ma tutaj na przykład meczów sparingowych prawdopodobnie, ale na pewno da się bardzo, bardzo dużo wypracować na treningach, właśnie między innymi takimi treningami jak dzisiaj, gdzie mieliśmy bardzo dużo też taktyki i sposobu poruszania się. Myślę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo wdrożyć w zespół, no a później tak naprawdę w ligowych meczach będziemy chcieli to pokazać. Po tym tygodniu od wznowienia zajęć już na boisku, jak oceniasz tą swoją dyspozycję? Już ciało nadąża za tym, co chce zrobić głowa, czy jeszcze ta przerwa gdzieś tam daje trochę znaki? Nie, tutaj absolutnie bym nie powiedział, że przerwa daje znaki. Wydaje się, że każdy był przygotowany na to, żeby wyjść na boisko i nie będzie problemu z tym, żeby gdzieś tutaj ciężko pracować. Zresztą po to jest teraz ten okres jeszcze, powiedzmy, takiego tygodnia, dwóch, gdzie będziemy mogli trochę ciężej, powiedzmy, coś zrobić. A w tym okresie już trzeciego tygodnia pewnie będzie to okres startowy, gdzie będziemy się przygotowali typowo pod mecz. Piłka słucha się już was tak, jakbyście sobie życzyli, czy jeszcze tego czucia trochę brakuje? No, wydaje mi się, że tutaj każdy już wskoczył na swój poziom. Wiadomo, początki zawsze są gdzieś tam, pierwszy tydzień troszeczkę inny, powiedzmy, ale no już ten tydzień mamy za sobą w tych mniejszych grupach, więc teraz każdy wszedł już w trening pełno, w 100%, powiedzmy, takich swoich możliwości. Bez problemu każdy już widzę, że porusza się z piłką, bez piłki. Każdy już myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby jak najlepiej trenować. Kilka klubów wyjeżdża na krótsze, dłuższe zgrupowania. UKS zostaje, będzie trenował w Łodzi, ale trzeba podkreślić, że w bardzo dobrych warunkach, bo boiska i na ulicy Minerskiej, i tutaj przy Alei Unii są przygotowane rewelacyjnie.
Tak, no na to nie mamy na pewno na co narzekać. No jest mega fajnie, ja naprawdę jestem pełen podziwu, jak te boiska są przygotowane na Minerskiej i tutaj na stoły. To jest sama przyjemność wyjść na trening i trenować. Pewnie boisko główne też jest w bardzo dobrym stanie, więc musimy to wykorzystać jak najlepiej. Za wami tydzień treningów pod wodzą nowego sztabu szkoleniowego, no to naturalne pytanie, które się nasuwa, czy już zaobserwowaliście jakieś zmiany, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zajęć, o przebieg zajęć? Tak, na pewno. Zajęcia są przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Oczywiście u poprzedniego szkoleniowca też tak to wyglądało. Jest to trochę inny styl pracy, powiedzmy. Są może troszeczkę krótsze na wysokiej intensywności. Nie wiem, na ile tutaj mogę zdradzać, jak trenujemy dokładnie, ale na pewno każdemu z nas się podoba styl pracy trenera stałowego, więc myślę, że jeśli to wdrożymy wszystko, czego on oczekuje, albo jak chce przedstawić nam wizję futbolu, wydaje mi się, że może być to bardzo pozytywny bodziec dla nas. A przyzwyczailiście się już do faktu, że polecenia komendy wydaje wam osoba, która jest młodsza od większości z was? Myślę, że nikt tutaj nie ma z tym problemu. No ja sam akurat się zastanawiałem, czy może przypadkiem z trenerem nie grałem gdzieś jeszcze, powiedzmy, na Mazowszu. Nawet podpytywałem swojego trenera gdzieś tam z roczników, no, z 10 lat wcześniej, kiedy jeszcze grałem w Niojach. Raczej nie, ale nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę. Wydaje mi się, że od początku wchodząc do zespołu trener stawowy i trener Tomas mają tutaj taki autorytet, że każdy ich słucha, mają posłów w zespole, więc to jest najważniejsze. A co, jako jeden z najbardziej doświadczonych zawodników powiesz o atmosferze na ten moment w ekipie? Myślę, że jest dobra. Wiadomo, troszeczkę te wyniki zawsze psują powiedzmy cały obraz zespołu, aczkolwiek po tej przerwie widać, że każdy wrócił naładowany znów do ciężkiej pracy, każdy wyczyścił swoją głowę, ten dobrze mówi, mamy powiedzmy nową tabelę, musimy patrzeć na zero, wygrać jak najwięcej meczów i tak naprawdę próbować utrzymać się w lidze. Wiadomo, że sytuacja nasza jest ciężka, ale ona nie jest bez wyjścia zawsze. Myślę, że każdy sportowiec ma to w sobie, tą krew, którą chcę pokazać, że chcę z takich ciężkich sytuacji wychodzić. Gościem EUCREST TV był Jan Rzesicz, obrońca Łódzkiego Klubu Sportowego.